Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY. Zaczynamy sobie z batelką na sam dobry początek oczywiście. Dzisiejszego odcinka z CSGO skinsa 2100 zł w tej bitewce, 10 skrzynczek Anarchia, tryb normalny i nie są to skrzynki podboostowane, tak? Trzeba to oczywiście zaznaczyć, są to skrzynki normalne. Lecimy tutaj od razu z koksem tak zwanym. Mamy kałaszka, mamy M-ki jakieś, mamy USPA, mamy P90, to jest tak różnorodnie nam tutaj daje. Jeśli chodzi właśnie o te skiny, znowu P90 tutaj nam spada, tym razem stan ciut lepszy, bo minimal wear i no niestety póki co i tak tą bitwę przegrywamy, no tym bardziej, że teraz Lost Untrable spada dla mojego oponenta, ale nie poleciały żadne rękawice, więc jeszcze tutaj cień takiej szansy zostawiam, tak, że może akurat mi uda się zdobyć te rękawice, no a takie rękawice no instant by sprawiły, że to pierwsze miejsce w tej bitwie oczywiście byśmy zgarnęli, ale tutaj no ten USP na pewno nam nie pomaga. Dwie ostatnie skrzynie, no i to jest kolejny Lost Untrable dla mojego oponenta. No jakbym machnął Underdoga, no to to by siadło, ale nie skupiłem się w sumie nad wyborem trybu, tylko nad tymi skrzynkami się skupiłem, no ale niestety bitwę przegrywamy. I co to są za jakieś punkciki tutaj? Nie wiem, nie widzę tutaj też nic, żadnej waluty. Aha! Zdobywaj tokeny poprzez branie w bitwach, które przyznawane są pokazy i zakończonej bitwie, niezależnie od wyniku. I można wymieniać te nagrody w sklepie Co ty gadasz? Patrz to! Co to z... no naprawdę teraz to aż tutaj panie CSGO Skins zaklaszcze. Ej, zobacz, możemy wymieniać na skiny. Czekaj, ile my tego mamy? Mamy 55 tysięcy, to kosztuje 300 tysięcy. Okej, czyli to... No, taką AWP-kę byśmy mieli. Spróbujmy dobić może na tą AWP, co? Ej, ale to jest zajebisty kolejny, to jakby taka metoda trochę cashbacku, nie? Że możemy odzyskać to, co... znaczy, no nawet nie straciliśmy, bo te tokeny dostajemy za każdą bitwę, niezależnie od wyniku. Naprawdę, super sprawa, mnie się to podoba. Ja lubię, jak takie nowości są wprowadzane. Weźmy tą skrzynkę eventową, z 5 sobie wrzućmy 840. Niech będą 4 skrzynki 4%, do tego Illidjant na buście. Niech będzie skrzynka def na buście, dwie takie i koszt takiej bitwy 2000 zł. Jak tej bitwy nie wygramy, no to jest solidny tak zwany Lipton, bo zostanie nam 1400 zł. No ale zobaczmy, dołączy tutaj ktoś do nas i zobaczmy jak nam pójdzie. Mamy co? Mamy P2000, 15 zł. Są te skrzynki oczywiście eventowe, z których często pamiętam... Nie no, to jest najlepszy item, patrz, goście trafia najlepszy item ze skrzynki. To naprawdę są żarty. Chciałem powiedzieć, że tutaj coś leciało, ale nie pamiętam co. No ale goście trafia rękawicy. No, najlepszy item ze skrzynki, tylko że w Factory New albo Minimaler kosztuje właśnie te 11 tysięcy. Więc jedyna tutaj szansa, żeby do tej bitwy wrócić, no to myślę, że trafić jakieś tutaj dwa Marble Fade na tych skrzyniach procentowych. No ale będzie to bardzo ciężkie do zrobienia. I no chyba już się pogodziłem tak naprawdę, że ta bitwa niestety będzie przegrana. No i dzisiejszy film generalnie, kurczę, no bardzo idzie nie po mojej myśli, bo tak naprawdę jakbym poszedł za tym underdogiem, którego chciałem tutaj wrzucić, no to tutaj by była bitwa wygrana, no, ale niestety tylko 700 zł. Tak to tylko na moim koncie. Skrzynki Illidjant, no tutaj jest szansa na Prince'a, no ale ta szansa, no nawet na tej podboostowanej skrzyni naprawdę bardzo mała i no już raczej do tej bitwy nie wrócimy, chociaż tutaj minimal wear spada redline za 500 zł, no ale no to jest kropla w morzu potrzeb, tak? Chociaż czekaj, 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 patrz tu! 2800 ze skrzyni Illidjant, 123 zł kosztuje ta skrzynia, przypomnę i patrz co się dzieje! Mój oponent w szoku, stary! Mój oponent w szoku, pan prowadzący w szoku, co tu się dzieje? Ostatnia skrzynia też, stary. Jak my to podtrzymamy, to będzie chyba jeden z największych comebacków, jeśli chodzi na Case Battle. No i mamy to i zobacz. I zabrałem mu, wyrwałem te rękawice, wręcz bym powiedział. 9000 zł z tej bitwy. No to jest rezultat, którego naprawdę się nie spodziewałem, stary. I wątpię, że ktoś się go spodziewał, ale wow. No po prostu wow. No takiego obrotu wydarzeń to się chyba nikt nie spodziewał. Wrzucamy 4 skrzynki Supreme. To jest koszt 5000 zł, stary, naprawdę dużo. Wrzucamy 3 ulepszone glovesy, do tego tutaj ulepszone glovesy wrzucamy na podboostowanym trybie w sztuce, no jednej, bo na więcej nas nie stać, ale możemy dorzucić jeszcze tutaj taką skrzyneczkę i dajmy na to chyba coś takiego możemy dorzucić. I taka bitwa, jest to ostateczna bitwa, stary. No nie powiem, że all in, ale
no taki trochę all-in, ale no jestem w stanie to zaryzykować, tak? Dzisiaj naprawdę, no nie powinienem tego mieć, wydaje mi się, ale no los tak chciał, że jednak ta battle została przez nas wygrana, więc mam nadzieję, że z tą będzie podobnie i lecą skrzynie Supreme. Zobaczmy, pierwsza skrzynka, przypominam, że 1218 zł jedna taka kosztuje, a cały koszt tej bitwy to ponad 10 tysięcy. Mamy 1400 zł, jeśli chodzi o te Shadow Dodgery fejdy, no ale tutaj, no ten wygląda, bo inna jest całkiem spoko, no, ale Well Worn jest to zaledwie, więc no bardzo tutaj, kurczę, no, liczyłem na coś więcej, 610 zł, no tutaj minimalnie lepszy ten mój Falchion, ale to jest różnica 20 zł, rękawice 900 zł, więc w miarę fajnie dają, ale przypominam, że to są podboostowane, więc tutaj te rękawice, no mogą znacznie lepsze też lecieć, ale tutaj, no zobacz, dostajemy te same, no ale te filtested moje ciut droższe, no i znowu, patrz, trzy skrzynki takie z rękawicami i trzy razy dostajemy te same glovesy w tym samym stanie, więc naprawdę, oj, ale ojejku, 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 ty, bo tu sześć koła jest tutaj, co ty gadasz, ale ta skrzynia Luxurious, no w tym momencie tak nas przybliża do tego. I zobaczmy, ostatnia skrzynia, anarchia, tu się już nic złego nie wydarzy. Dziękuję serdecznie, 14,5 koła na naszym koncie. Bardzo dużo zdobyliśmy oczywiście dzisiaj również tych diamentów. I możemy to tak naprawdę teraz na tą AWP wymienić. Ale może będziemy zbierać na jakieś lepsze itemy. Daj znać w komentarzu, co z tym zrobić. Ja się z wami żegnam, tylko jeszcze powiem wam o konkursie na skina, bo tego nie powiedziałem. Jak chcesz wygrać, to dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarzyk, oczywiście napisz, dołącz na Discorda, bo czeka tam na was konkurs na Glocka Żywiołach Wody, który kończy się jutro o 23, więc dołączajcie. Zostawam wam ostatni dzień. No i oczywiście użyj kodu Kroxians z Guskinsie, tak? Jak chcesz oczywiście sobie użyć, to klikasz tutaj magiczny zielony plusik, bo jeszcze się z linku zapisów wpisujesz już oczywiście. Tutaj chodzi Krox przez Vikes, 10% więcej od każdej wpłaty, skrzynka na start za free i oczywiście osoby, które wpłacają z kodem Kroxi, mają szansę wygrać takie skiny. Jak wygrasz, to po wpłacie instant dostaniesz takie powiadomienie z takim prezentem. No jak nie dostaniesz, no to znaczy, że nie wygrałeś. No i oczywiście im więcej wpłacisz, tym większa szansa na te skiny. A ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie.